Witam na kanale Tektron.pl. Dzisiaj będę testował przetwornicę z funkcją UPS-a, czyli UPS 4000 marki AZO. Zapraszam do obejrzenia materiału. Nowość w ofercie AZO, przetwornica z funkcją zasilacza awaryjnego o mocy ciągłej 2000 W, impulsowej 4000, przebieg sinusoidalny, zasilanie z 12 V. Do przetwornicy dołączono dwa oto takie przewody. Krótkie komplety jakichś tam bezpieczników, osłony na przyłącza do akumulatora. Tak wygląda z tej strony. Przewód zasilający 230. Tutaj mamy dwa gniazda wyjściowe i mamy włączenie przetwornicy i włączenie ładowarki. W międzyczasie zastanówcie się nad jakimś komentarzem. No, zostawcie też również subskrypcję na kanale, a ja przejdę do podłączenia przetwornicy i testów. Prąd działowy przetwornicy jest bardzo niski. Jest to około 800 mA. Niewiele jak na tak dużą przetwornicę przebiegu sinusoidalnym. Czy zmienia się pod wpływem napięcia? Troszeczkę wzrasta, a w drugą stronę tutaj jest no, ponad dwa razy większy pobór prądu jałowego. Zakres pracy. Jeszcze raz. Około 10,6 sygnalizacja niskiego napięcia. I około tutaj 10,1, 10,2 odłączenie odbiorników. Przetwornica dalej piszczy i sygnalizuje niski stan. I wtedy pobór prądu jest na poziomie około 30 mA. Nie ma funkcji całkowitego odłączenia. Ponowny start. No około tutaj piszczenie milknie przy około 11,2 V. A ponowny start. No to będzie około 11,8. Teraz górny zakres pracy. ,7 wyłączenie, ponowny start, spadek poniżej tego progu. No, tak około będzie. Przetwornica podłącza do akumulatora. Tak, na początek podłączenie tutaj tylko zasilaczy do laptopa, ale to nie powinno być żadnego problemu. Dla tej przetwornicy to za duża moc, żeby był problem. O, w międzyczasie sprawdzę, przy jakim obciążeniu włącza się wentylator. Przy tym obciążeniu niecałych 200 W wentylator ledwo coś tam próbuje jakby się obrócić. O, tu już jakieś 3-4 W i zaczyna pracować. Dobra, następne kolejne obciążenia. W
wszystkie jakie się da. Bez problemu, trzy laptopy energooszczędne, żarówki i LED. Obciążenie 270, tutaj jakby nie ma żadnego problemu. Teraz podłączę sieć. Tu już sobie świeci żarówka. I czy mamy taki efekt jak w przetwornicy o połowę mniejszej mocy, że po załączeniu sieci i odłączeniu napięcie nam troszeczkę przysiada. Mamy włączone, włączone. Dobra, pracuję już z sieci. Odłączę, trzeba zwrócić uwagę tutaj. Tu chyba już takiego efektu nie ma. Wrzucę obciążenie. Na wyjściu 220 było. Generalnie w normie, ale jest niżej niż inne zasilacze. Dobra. No jest ten spadek napięcia 220. Ja podłączę jeszcze dodatkowy miernik. Jest ten spadek. Poniżej 200 V. Jeszcze jedna próba. Czyli jest ta sama jakby przypadłość w porównaniu do tego modelu o połowę słabszego. Ja tu może zmniejszę obciążenie. No, myślę, że taka będzie dobra wartość 80 W. Czekam na przełączenie przetwornicy. Tak. Nawet przy takim obciążeniu jest ten spadek wyraźny napięcia, także może się zdarzyć, że jakieś urządzenie się po prostu jakby zawiesi, czy się zresetuje. Teraz pełne obciążenie przetwornicy. Przetwornica będzie zasilana z dużego zasilacza, z zasilacza o dużej mocy, wspomagana troszeczkę akumulatorkiem, ale to cieniutkie przewody. W tej chwili napięcie jest dosyć wysokie, bo prawie 13 V. Ale przy większym obciążeniu zaraz spadnie, ponieważ akumulator tam był naładowany. No to co? Czas podłączyć obciążenie. Ja sprawdzę teraz, mamy 740 W obciążenia. Co się stanie, jak takie obciążenie się pojawi na przetwornicy. Tu jest napięcie 230, bez problemu. Mały, niewielki spadek, taki soft starcik. Zasilanie, tak jak widać, 12 V. Może troszeczkę powinienem podkręcić? Nie wiem, ale to zaraz zobaczę, jak dobiję obciążenia. Chyba się jedna żarówka mi spaliła. Trudno. Dobra, ile mamy teraz obciążenia?
2 kW nam dobiło, czyli już przeciążenie. Jest restart. Wydaje mi się, że trzeba tutaj troszeczkę podkręcić napięcie. Tylko sprawdzę, czy tutaj prąd nie będzie jakiś. Nie, jeszcze da radę. Dobra, niech tak zostanie. Pewnie będzie przeciążenie, tak, bo ponad 2 kW. Dobrze widać, dobrze widać. 1700. To chyba 2 kW nie dobija, czyli ten sam temat jest z napięciem, czyli pewnie poniżej tych 12,6 jak w przypadku innej testowanej przetwornicy. Dobra, nie ma. Podkręcę napięcie. Dobra, 12,8. Czy wtedy się uda? 2 kW. Nie. Też się nie da. Tutaj zasilacz jeszcze nam nie ogranicza, bo jest 170 amper. No nie da rady, nie da rady, nie da rady. Zobaczymy teraz, jaki tu jest jakiś max. Próbuję tutaj jeszcze dorzucić jakieś 40 W. Tego nie będzie widać na tym mierniku. Ale tu już żaróweczka świeci. Czyli mamy ponad 900 W obciążenia. Obniżę napięcie do wartości gdzieś 12 z groszami i czy przetwornica nam się tutaj tak też się wyłącza, czyli tutaj wpływ ma napięcie zasilania. Ja spróbuję tutaj podkręcić do takiej wartości, jak sobie pracuję. To teraz odłączę, czyli tutaj będzie pobór mocy pogazany. Dobra, mamy już prawie 2 kW. Dorzucę te 40 W tutaj.
No to wygląda, że będzie. 2 kW, ale przy wysokim napięciu, czyli 13 ponad V. Znaczy to jest... normalnie nie jest to realne do uzyskania. W przypadku gdzieś tam wykorzystania jako zasilacz awaryjny. Ale tu mówimy o mocy ciągłej. Gdzie realnie takiej po prostu nie będzie. Niech jeszcze troszeczkę popracuje. Ja to obniżę napięcie z zasilania, ale muszę ściągnąć tutaj obciążenie z tej przetwórcy, bo to się znowu zresetuje. To jest jednak za dużo. Odłączę jeszcze troszeczkę. Jeszcze zejdę z napięciem. Czyli przy obciążeniu, tak jak widać, 11,6 też spada tutaj nam wydajność tej przetwornicy. No to normalne w każdej. Mniej lub bardziej w każdej przetwornicy przy niskim napięciu poniżej nie mamy tej jakby pełnej mocy. Tuż nawet niecałe 1800 nie chcę. Dobra, jeszcze w dół. 11. Tuż nawet napięcie wyjściowe już siada. Dobra, kręcę w górę. Niech tak zostanie. Dobra, przy takim obciążeniu pracuję. Niech popracuje troszeczkę i sprawdzę tutaj na termowizji, jak się przetwornica nagrzewa. No i tu mamy już 10 minut tego obciążenia, przetwornica chodzi przy tej wartości. No to co? Przechodzimy do kolejnych prób. Czy przetwornica uruchomi odkurzacz? Daje radę. A czy uruchomi kompresor? Jest pusty w tej chwili. Nieźle.
A przenośną klimatyzację? To będziemy musieli chwilę poczekać. I agregat już pracuje. Przebieg napięcia. Dorzucał jakieś obciążenie. Prąd ładowania. Tutaj przetwornica nie ma regulacji prądu ładowania. Jest jakaś wartość, zaraz zobaczymy jaka. No to będzie około 10 amper. W tym modelu po włączeniu od razu sieci nie ma takiego wspomagania jeszcze tej pracy, kiedy pracuje przetwornica. W modelu 1000x2 po pojawieniu się sieci, jeszcze przed przełączeniem na zasilanie sieciowe, układ ładowania wspomagał jakby tą pracę przetwornicy, także prąd ten wtedy pobierany z akumulatora był niższy. Tutaj tego nie ma. Z boku przetwornicy mamy tutaj diodę, zaraz to zobaczę i opowiem. Chcę zobaczyć, co się dzieje po włączeniu sieci i rozpoczęciu ładowania. Także niestety tutaj znowu poczekamy. Szczególnie interesuje mnie tutaj temat, bo można wyłączyć ładowarkę. Teraz ładowarka jest wyłączona. Praca z akumulatora. Praca będzie z sieci, ale pewnie przy wyłączonej ładowarce. Tak, nie ma tu żadnego ładowania. Rzuć okiem, czy tutaj jest jakiś pobierany prąd. Czyli przetwornica została wyłączona. Czyli przy pracy sieciowej odłączenie akumulatora wyłącza przetwornicę. Czyli ja tu muszę jednak zmienić na wartości ampery. Dobra. Czyli pobór jest.
Czyli wygląda na to, że nie można zostawić wyłączonej ładowarki, bo przetwornica pracuje dalej z akumulatora. Gdyby akumulator był ładowany przez jakieś zewnętrzne źródło, nie, może panele fotowoltaiczne, no to no jest ok. Ale jeżeli w takim układzie by ktoś wyłączył ładowarkę i zostawił w sieci, to by akumulator został rozładowany, pewnie do jakiejś wartości bardzo niskiej. Dobra, jeszcze to sprawdzę na zasilaczu, jak to wygląda. Wrócimy tutaj do ładowania. Ładowareczka włączona. W dobrym momencie włączyłem nagrywanie. No i napięcie tutaj takie buforowe jest 13,86. Dosyć sporo. Raczej może być ok, jeżeli akumulator będzie w niskiej temperaturze, czyli gdzieś tam 10, powiedzmy stopni, 10-15. Gorzej jak będzie w temperaturze około powyżej 20 stopni. To jest troszeczkę za wysokie napięcie. I tak, moje przypuszczenia się potwierdziły. Jeżeli tutaj jest wyłączona ładowarka, przetwornica dalej pracuje i pobiera sobie energię z akumulatora. Jest to mniejszy prąd niż normalnie. Dopiero wyłączenie inwertera. No, gdzieś tutaj niewielki prądzik. Może zrobimy tak, to może był błąd. Wróćmy. Nie, to było dobrze. Motam się. Inwerter włączony. Teraz będzie ładowarka włączona. Ładowarka wyłączona. Ale sieć jest ciągle włączona, podpięta. Jest spadek napięcia, co tu zobaczymy, co będzie. Piszczy, 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 piszczy. No dobra, słuchajcie. Nie zalecam, właściwie odradzam po prostu wyłączanie ładowarki, jeżeli akumulatory nie są ładowane przez jakieś zewnętrzne źródło. Czy to w dzień, czy w nocy, odradzam. Bo akumulator zostanie po prostu rozładowane. Jeszcze ciekawi mnie tutaj ten prąd jałowy, bo wcześniejsze próby przecież mieliśmy. Ile? Ktoś pamięta? Jeśli ktoś pamięta, napisz w komentarzu. Zobaczymy, czy ktoś pamięta, ile było na początku tych miliamper po włączeniu tak zwanej zimnej przetwornicy. Teraz jest dosyć sporo. Ja odłączę sieć. Dobra, tak to wygląda. Czyli jakieś delikatne wspomaganie jednak jest. Jakieś pół ampera dochodzi do przetwornicy, jednak jakiś układ musi pobierać ten prąd 200 parę miliamper z akumulatora. Właściwie to prawie 300. Dobra, tak to wygląda. Głośność tego zasilacza, tej przetwornicy. Teraz praca jest sieciowa ładowania akumulatora. Odległość 1 metr. Prawie 59 decybeli. Teraz odłączę sieć. Obciążenie się pojawi na przetwornicy. Zobaczymy, co tutaj mamy, jak to wygląda. Wentylatory już się wzbudziły. Gdzieś decybeli około.
Czy przetwornica generuje stałą fazę? W tej chwili praca jest z sieci, jest ładowany akumulator, ale przejdźmy tutaj do tego tematu. Tutaj mamy w prawej dziurce, odłączamy sieć. I tutaj mamy. W dwóch dziurkach. Zakres napięcia pracy zasilacza przetwornicy zładowanie UPS 4000. Tutaj mamy napięcie wyjściowe, tutaj mamy napięcie wejściowe. Dodam, że przetwornica nie ma funkcji AVR. Przy napięciu około 266 V przetwornica odłącza sieć i pracuje z przetwornicy. Znaczy układ sterujący wyłącza sieć, a uruchamia przetwornicę. Odczekam chwilę, żeby zobaczyć, czy przy poniżej tej wartości, czyli poniżej 260 V, układ przełączy się na pracę sieciową. Tak. Jak wygląda temat niskiego napięcia? Około 170 V i układ przełączy się na pracę z przetwornicy. Teraz napięcia powyżej tej wartości. Tak, przetwornica. Znaczy układ wyłącza przetwornicę i przekazuje napięcie sieciowe. Pozdrawiam wytrwałych. Podsumowanie tego testu przetwornicy zasilacza awaryjnego UPS 4000. Moc ciągła 2000 pod warunkiem, że mamy napięcie powyżej 13 V. Jeżeli mamy poniżej tej wartości, już nie uzyskamy 2000, tylko nawet 1600, ale to mamy bardzo niskie napięcie, bo około 11 V. Jeżeli będzie normalne, czyli 12, 2 i tak dalej i tym podobne, no to raczej tu mamy gdzieś 1800, 1900, gdzieś taki przedział tej mocy. Jednak ktoś może się tutaj zastanowić, no ale lipa straszna. Raczej nikt nie korzysta z pełnej mocy przetwornicy. Ja zawsze doradzam, żeby zawsze wziąć zapas mocy. Z tego względu, że napięcie takie wysokie oczywiście występuje w samochodach, ale też przy jakimś tam niedużym obciążeniu. Na pewno nie przy obciążeniu tych 2 kW. Tak to wygląda. Ale przetwornica ma moc. Ma moc, bo uruchamia kompresorek, przynosi klimatyzację. Także tutaj nawet jeśli mamy te braki przy pełnej mocy, przy takim zasilaniu typowo 12-woltowym, to jednak ona ma moc. Także jest tutaj duży plus. No ma tą taką specyfikę, taką niedogodność, można by nazwać jakąś taką wadę, na wadę po prostu, że przy przełączeniu z sieci na akumulator, tak,
Spada napięcie. Spada napięcie gdzieś tam te 170, 180, tak na szybko opada to napięcie, taki jakby miękki start ona, ta przetwornica nam serwowała, chociaż to obciążenie nie jest duże, bo to może być tylko kilka czy kilkanaście watów. Po prostu tak się ta przetwornica zachowuje, także trzeba zwrócić uwagę, jak to wygląda w przypadku odbiorników, które będą podłączone do tej przetwornicy. Jeżeli to jest typowa jakaś tam pompka, no to nie robi różnicy, ale jeżeli jest jakiś sterownik, no to może być problem. Fajna opcja to myślę, że to jest do wykorzystania gdzieś tam w kamperze, bo mamy dużą moc. Niewielki jak na taką przetwornicę prąd jałowy. Te 800 około miliamper. Dodatkowo mam układ ładowania. Co prawda jest to przy tej mocy powinien być troszeczkę mocniejszy, ale tutaj mamy te około 10 A do dyspozycji w razie czego. Co jeszcze? No jest ten przebieg sinusoidalny. No co tu można więcej dodać do tematu tej przetwornicy? No wszystko myślę, że tutaj było w filmie. Także też zapraszam do bloga. Link tutaj u góry i w opisie. Tam będzie takie podsumowanie wszystkiego, co tutaj się wydarzyło w tym teście. Cóż, zapraszam do subskrypcji kanału. Napiszcie komentarz, co o niej myślicie. Również w opisie jest link do sklepu. Także zapraszam.